Andrzej Duda wybrał się z wizytą w Bieszczady. Zdjęcia z wypadu prezydenta szybko trafiły do sieci, uwagę wszystkich zwrócił tylko jeden szczegół. Nie trzeba było wiele czasu, by pojawiły się pierwsze dyskusje. Zdaniem wielu prezydent najwyraźniej zapomniał o czymś bardzo ważnym. Andrzej Duda w minioną sobotę wyjechał w Bieszczady. Spokój, cisza i świeże powietrze to coś, czego w obecnej sytuacji zapewne niejednemu brakuje. Fotografie z wypoczynku prezydenta szybko obiegły media, jeszcze szybciej wywołując niemałe poruszenie. Spostrzegawczy internauci zauważyli pewien niewielki, ale bardzo istotny szczegół. Czy prezydent Andrzej Duda na wyjeździe w Bieszczadach o czymś nie zapomniał? Na oficjalnych profilach na Twitterze Andrzeja Dudy czy kancelarii prezydenta pojawiło się kilka fotografii z sobotniego wyjazdu prezydenta do Bieszczad. Razem z leśnikami odpoczywał na łonie przyrody, smakując przekąski i popijając herbatę. Wyraźnie zadowolony Andrzej Duda z naszywką polskiej flagi na piersi najwyraźniej zapomniał o całej epidemii, co nie umknęło uwadze internautów. Wielu od razu zwróciło uwagę na brak maseczki na twarzy prezydenta. Choć Duda chciał swoimi postami pokazać, że wspiera polską turystykę, użytkownikom nie do końca się spodobało, że w czasie, gdy mieszkańcy miast wciąż są upominani o panujących obostrzeniach, głowa państwa w najlepsze pławi się w bieszczadzkim słońcu, nie zachowując bezpiecznej odległości i nie zakrywając ust oraz nosa maseczką. Sprawę szybko postanowiła skomentować posłanka Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Lubnauer, udostępniając zdjęcie prezydenta również na swoim Twitterze. Nie ukrywa, że nie podoba się jej to, co na nim widzi. Nie tylko ona zresztą, bo o komentarze pokusili się również inni internauci. A ty się, Polaku, męcz na pustej ulicy w maseczce. A w restauracji też będziesz mógł usiąść tylko sam lub z rodziną i to dopiero, jak je otworzą. Chyba, że to nieznana rodzina wspólnie zamieszkująca z Andrzej Duda? Twoje prawa są lepsze niż nasze? Napisała pod zdjęciem prezydenta Katarzyna Lubnauer. Dwa. Andrzej, czy pamiętasz, że jesteś prezydentem pewnego państwa, w którym obowiązują obecnie maseczki dystans? Wiem, że panowie mieli z 10 testów, zanim się do ciebie zbliżyli, ale naprawdę nie chodzi o twoje zdrowie. Tylko tych, co wezmą z ciebie przykład, zwraca się do prezydenta internauta. Źródło, Twitter.